bo to seminarium to zwieńczenie projektu, który studenci realizowali przez cały semestr swojej pracy, ABC dobrej komunikacji. Nasze wcześniejsze seminaria koncentrowały się na sprawach logopedycznych, powiedzielibyśmy, dużego kalibru. Teraz zajęliśmy się najczystszą formą profilaktyki, promowaniem dobrej komunikacji. Bardzo chętnie otworzyłabym polemikę z Romanem, bo wydaje mi się, że jedzenie i czytanie to co najmniej tylko połowa przyjemności z jedzenia i połowa z czytania. Weszłam i to po prostu popatrząc na mnie prosto w oczy powiedział mi fuj, powiedział mi B. Zobaczcie, nie musiał już płakać, bo mógł wyrazić swoje emocje, to co myśli o mnie za pomocą takich prostych słów. Znak jest znakiem czegoś, czyli pewnego przedmiotu dla kogoś. To jest istota znaku. Przygotowaliśmy warsztat na temat dzieci bilingwalnych, z tym, że nasze zajęcia były tyle specyficzne, że w przedszkolu, do którego się udaliśmy, dzieci mówiło wyłącznie w języku angielskim. My stworzyłyśmy sobie scenkę, ja odgrywałam rolę kotka, robiłam sobie uszka, uszka wyszły jak osiołka, także został osiołek i w ostatniej chwili musiałyśmy zmienić postaci w scence. Bardzo miło wspominam gimnazjalistów, z którymi właśnie mieliśmy przyjemność współpracować, że okazali się bardzo komunikatywnymi i sympatycznymi ludźmi. Jak obecnie promuje się dobrą komunikację w domu dziecka i jak to się powinno robić w opinii wychowawców? Wychowawcy potwierdzili również, że to oni są osobami, które głównie zajmują się stymulowaniem poprawnej komunikacji. No i najczęściej już podkreślali to, że nie ma czasu, że to jest największy problem. Warsztaty przebiegały bardzo poprawnie. Klasa była fajna, bo bardzo się zaangażowali w naszą pracę. Mimo, że na początku sprawiali wrażenie osób, które w ogóle stwierdziły, że im to, mówiąc kolokwialnie, wisi. Najbardziej mi się podobały reakcje dzieci, zwłaszcza to dziecięce pogo, kiedy miały się dobrać w pary. W tej części dzieci próbowały stworzyć definicję stereotypu, pytałyśmy je, czym jest stereotyp, co oznacza to słowo, czy jest ono pozytywne, czy negatywne. Dzieci bardzo chętnie włączyły się w dyskusję. Tego typu seminarium jest takim jakby ukoronowaniem tego naszego czasu, który poświęciliśmy podczas całego semestru oraz wysiłku, który w to włożyliśmy, jest taką jakby wisienką na torcie. Prelegenci rozmawiali o dobrej komunikacji wśród przedszkolaków. Uważam, że wykonali kawał dobrej roboty, ponieważ tutaj ta sytuacja komunikacyjna była dla nich niezwykle utrudniona. Myślę, że wszystkie warsztaty i tutaj wystąpienia, prezentacje były wspaniałe. Wszyscy studenci przygotowali się świetnie. Pokazali, że potrafią, pokazali, że włożyli w to mnóstwo pracy i ja wierzę, że to będzie prezentowało w przyszłości.